jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, pono nasi biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, serdecznie witam organizatorów dzisiejszej uroczystości, burmistrza miasta i gminy Radów, pana Zbigniewa Mączkę, przewodniczącego Rady Miejskiej w Radłowie, pana Piotra Kaperę oraz proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Radłowie, księdza Andrzeja Krajewskiego. W imieniu organizatorów oraz własnym witam serdecznie potomków żołnierzy niezłomnych z terenu naszej gminy. Nie wiem, czy wszyscy są obecni, ale zaproszeni byli syn Tadeusza Kryzi, Krzysztof z synem Wiktorem, syn Franciszka Kryzi, Kazimierz, profesor Władysław Kryzia oraz syn Józefa Jachimka, Kazimierz. Witam serdecznie posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wiesława Krajewskiego. Witam przedstawicieli powiatu tarnowskiego, radnych panów Marka Podrazę oraz Stefana Dzika. Witam radnych miasta i gminy Radów z przewodniczącym panem Piotrem Kaperą. Witam przedstawicieli władz kościelnych i duchowieństwo. Witam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy Radów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów, nauczycieli i młodzież szkół z terenu gminy Radów. Witam poczty sztandarowe szkół i ochotniczych straży pożarnych z prezesem Mirosławem Plebankiem oraz komendantem gminnym Wojciechem Kogutem. Witam również przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego oraz Orlęta imienia Stanisława Mierzwy z Biskupic Radłowskich. Witam mieszkańców ziemi radłowskiej oraz wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość.
Szanowni Państwo, a teraz proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszej uroczystości, burmistrza miasta i gminy Radów, pana Zbigniewa Mączkę. Witam Państwa serdecznie. Witam młodzież ze szkoły Woli Radłowskiej z panią dyrektor. Za chwilę będzie spektakl. Słowno-muzyczny, byłem do południa, warto posłuchać. Pamiętam, jak 2 lata temu tutaj, znaczy w ogóle tablicę odsłanialiśmy w 2016 roku. 8 lat już minęło. A 2 lata temu, tydzień po agresji Rosji na Ukrainę, tu spotkaliśmy się. Było nas 2 razy więcej niż w tej chwili. Czyli był strach, dzisiaj już praktycznie zapominamy, w telewizji jak najmniej pokazują, chociaż dzisiaj widziałem, jak Harrison dzisiaj chyba 30 bloków rozwalili. Ostatnio w telewizji było 20 dni Mariupola. Bucze, gwałcone dzieci, mordowane kobiety, o wszystkim praktycznie zapomnieliśmy. Ale jesteśmy tutaj, żeby nie zapominać o naszych przodkach, o przodkach, które walczyli o wolność, o niepodległość. W zasadzie po tym, co powiedział ksiądz na kazaniu, to w zasadzie nie powinienem już nic mówić. Bo było to kazanie i ta droga krzyżowa, która w zasadzie ta droga krzyżowa była wstępem do właśnie do tej uroczystości. To było tak pięknie wszystko powiązane, że naprawdę przeżywaliśmy w kościele święto faktycznie tych, którzy kiedyś po wojnie, zaraz po wojnie albo w trakcie już wojny, bo już jeżeli Sowieci wkroczyli już na ziemię północno-wschodnie, to już Polska szumiała, że źle się dzieje, że już wiedziała, że zostaliśmy oszukani przez Zachód i wielki wódz Churchill zadbał o swoją integralność, swoje bezpieczeństwo swojego kraju, a Polskę dał na zsyłkę komunistom i Sowietom. I taka to była prawda i ta prawda powinna co roku wybrzmiewać, bo było odwieczne pytanie szekspirowskie, ale hamletowskie, mówione być albo nie być, a tu było bić się czy nie bić. Bo to było pytanie, to były dylematy wielu ludzi. Armia Krajowa rozwiązana, Zarząd Główny rozwiązany i wiele wybitnych dowódców Armii Krajowej nie pogodziło się z tym faktem nigdy. Zaczął tworzyć własne oddziały i poszło pod ziemię, poszło do lasu walczyć, bo widzieli, co się dzieje. Były sygnały już ze wschodu, co potrafią Sowieci robić. A my żyjemy tutaj i wiemy, co było z Karoliną Kuskuną lat temu, 1914, a mamy, proszę Państwa, za chwilę 35 lat i, czy 40 lat i Sowieci znów są u nas. I proszę Państwa, tu ksiądz wyrwał mi troszkę z kazania, bo też miałem, przygotowując się, patrzyłem, żeby się nie powtarzać i też właśnie prześledziłem postać księdza, właśnie Władysława Gurgacza, pseudonim Ojciec. I tylko mogę dopowiedzieć, kapelan Polski Podziemnej Armii Niepodległościowej, jak go zatrzymali, jak go ujęli i ogłosili mu wyrok śmierci, powiedział, żebym się nie pomylił. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą za śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się na waszą zgubę. Tak ksiądz wierzył i tak ludzie podziemia wierzyli to. Tak wierzyli nasi niezłomni żołnierze z ziemi radłowskiej, tak kryziowie wierzyli i do końca się ukrywali. Jeden siedział, dostał wyrok 6 lat, młodszy Tadeusz Kryzia przesiedział 3 lata, starszy Franciszek 10 lat. Otoczona wieś. Dziś cieszymy się tu. Cieszę się, że jest Juziu Świec i mam nadzieję, że wydał książkę poezji Tadeusza Kryzi i mam nadzieję, że dokończysz tego dzieła i wydasz prozę Tadeusza Kryzi.
Tak, wydam. O właśnie, to mi się podoba. Brawo dla niego. Bo to jest, proszę Państwa, to będzie kilkadziesiąt tysięcy wylane nie na daremno, tak, nie na daremno została wylana, proszę Państwa, krew tych ludzi, którzy byli w podziemiu. Bo trzeba sobie zadać pytanie, czy bez tych zrywów niepodległościowych od powstania kościuszkowskiego przez wszystkie, przez proszę Państwa listopadowe styczniowe, powstanie warszawskie, czy te zrywy były podobne, czy ta poczemne, czy ta walka właśnie w podziemiu żołnierzy wyklętych była poczemna. Ale czy bez udowadniania czynem takim orężnym, czy prawa, nie pokazali oni prawa, że państwo polskie nigdy się nie podda, że jest niezłomne, że musi być niepodległe, że szanujemy wolność i tak dalej. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że władze sowieckie, władze NKWD nazywali tych żołnierzy bandytami. U nas też, proszę Państwa, do dziś czasami ktoś powie banda Jachimka. I tak mówią niestety. To było, proszę Państwa, głównie w miastach, bo przecież żołnierze ukrywali się w lasach, bliżej wsi, gdzie im pomagali, rozumieli, ale to wszystko było szykanowane, wszystko ludzie się bali coraz bardziej i ta narracja taka, że to nie są ludzie, to nie są żołnierze, którzy walczą o wolność, tylko są zwykli bandyci. I to w miastach w pewnym momencie narastało i cały czas trzeba było walczyć. Wiemy, że w lutym 1947 roku jak była amnesja i ludzie powychodzili część z lasu, a ci, co nie wyszli, przypatrywali się, że to do niczego nie doprowadza, bo nawet po późniejszej amnestii wszyscy ci żołnierze, całe rodziny mieli kartoteki założone. Oni byli przez lata prześladowani. Ja tu już opowiadałem, że chodziłem Tadeusz Morawa, ojciec jego też Tadeusz Morawa był na Podhalu. I on jak ja byłem w technikum 73-78 lat, to on przychodził do domu i mówi, że całą noc nie spadł, bo UB przyszło i przewróciło dom do góry nogami. Czyli lata 80. do lat 80. cały czas tak było. Ja dziękuję, bo to wielka postać dzisiaj o Pileckim. Były dyrektor szkoły Marek Gurbanek, to wyreżyserował, czy scenarzysta, tak? Dobrze. Ale naprawdę przejmujące dzisiaj obraz i przedstawienie to przez Woli Radłowskiej. Wola Radłowska, dlaczego Wola Radłowska? Ożeniłem was z tym, bo po prostu Kryziowie są z Woli Radłowskiej i dlatego dobrze, że to robicie. Bardzo tam jest rozwinięty patriotyzm wśród dzieci. To jest bardzo ważne. My musimy dbać o Polskę, nikt o nas nie zadba. Pamiętajcie, to co się dzisiaj dzieje jest niepokojące, bo sami wiemy i patrzymy w telewizję, że naród ukraiński walczy też za naszą wolność, bo jeżeli oni by byli przy granicy, proszę Państwa, koło Przemyśla by byli, to oni by tutaj nic by nie zatrzymało i przeszliby przez całą Polskę. Dlatego musimy walczyć, trzeba robić wszystko po prostu, żeby ten patriotyzm umacniać i mieć świadomość tego, że tylko my i wyłącznie razem w współpracy możemy walczyć o wolną i niepodległą Polskę, aby ona była jak najdłużej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu, że przybliżył pan nam część tej historii, ponieważ są też wśród nas dzieci, które być może jeszcze jej nie znają. Także bardzo dziękujemy za te kilka słów. A teraz zapraszam do mikrofonu pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiesława Krajewskiego. Szanowni państwo, poczty sztandarowe, szanowny panie burmistrzu, wraz z samorządowcami na dzisiejszej uroczystości. Drodzy zaproszeni goście, dyrektorzy, droga młodzieży, tutaj z miasta i gminy Radów. Dzisiejsza swoista lekcja historii, kolejna lekcja historii tutaj na terenie gminy, miasta i gminy Radów. To tak przeżywamy po raz kolejny wspomnienia te, które dotknęły wiele lat temu naszych rodaków, synów tej ziemi, ale również w całym kraju. I wyrazy szacunku i uznania dla samorządu miasta i gminy Radów, dla pana burmistrza, dla pana przewodniczącego wraz z radą, dla parafii z księdzem proboszczem
na czele, że właśnie 1 marca co roku od wielu lat spotykamy się tutaj najpierw w świątyni, modląc się za ojczyznę, za wszystkie ofiary tego draństwa, można powiedzieć, tego okresu, gdzie na siłę w Polsce instalowali na magnetach system totalitarny komunistyczny. Później składamy wiązanki, znicze przed tablicą upamiętniającą synów tej ziemi, którzy w tych okropnych czasach oddali swoje życie za ojczyznę. I później mamy tutaj tą wspaniałą akademię pod kierownictwem pani dyrektor Barbary Marcinkowskiej, całego Domu Kultury, ale przede wszystkim chciałem podziękować po raz kolejny, pewnie za chwileczkę będziemy znowu pod ogromnym wrażeniem i wzruszeniem, właśnie dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, rodzicom, uczniom szkoły w Radłowie, w Woli Radłowskiej, przepraszam, że właśnie co roku zawsze nas tutaj zaskakują. Jestem tutaj z Państwem od wielu lat, staram się do Radłowa, tutaj do Państwa przyjeżdżać, bo ogromne wzruszenia towarzyszą, przypominając właśnie te wydarzenia. Szanowni Państwo, taką postacią symbolizującą ten okropny czas, to draństwo, to barbarzyństwo, to jest Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Miałem czytać ostatni list, który wysłała do babci i szczególnie dla młodego pokolenia, 18 lat dziewczyna, katowana, paznokcie, ściągana, bita, jeszcze nie wiadomo jakiego draństwa doznawała, oddała życie właśnie za ojczyznę i napisała ostatnie słowa: babciu, zachowałem się jak trzeba. I warto dla takich chwil żyć i przekazywać tą historyczną prawdę kolejnym pokoleniom. Bo tak jak tutaj pan burmistrz Zbigniew Mączka przytoczył wydarzenia sprzed 2 lat i cały czas groźba Rosji, która wraca do tego imperializmu, ma zapędy, żeby na zachód, szczególnie tutaj Polskę, kraje bałtyckie, z powrotem swoje posiadania włączyć, a niczym innym nie są w stanie włączyć, tylko siłą, barbarzyństwem i bronią. I myślę, że tego typu lekcje historii, jakie tutaj się odbywają w Radłowie, to jest przede wszystkim pamięć o tych zamordowanych bestialsko naszych rodakach, ale przede wszystkim to jest pamięć, która ma w przyszłe pokolenia być zainwestowana, żeby nigdy w Polsce takiego draństwa nie było. A dzisiaj współcześnie żyjącym, jak tutaj wykonujemy swoje prace, obowiązki na każdym posterunku, to jest dzisiaj taki patriotyzm, żeby budować silne, mocne państwo, to duże państwo, zbroić się, ale również dbać o te nasze małe, wspaniałe ojczyzny, jakie jest region tarnowski i tutaj miasto i gmina Radłów. Wszystkim Państwu życzę wzruszającej lekcji historii, a jeszcze raz dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom i dzieciom, którzy chodzą do szkoły podstawowej Woli Radłowskiej, jeszcze raz nisko się kłaniam, że takie piękne nam tutaj wrażenia za chwileczkę przekażecie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie pośle, że pomimo licznych obowiązków zawsze znajduje pan czas i każdego roku już od kilku lat świętuje z nami tę uroczystość i dba o to, żebyśmy wspólnie mogli uczcić pamięć żołnierzy niezłomnych. Winna jestem tutaj, małe sprostowanie, to nie moja zasługa absolutnie, lecz no, gdyby nie obecność państwa, władz samorządowych, pana posła, radnych powiatu, pana burmistrza oczywiście, to ta uroczystość pewnie nie miałaby takiej rangi, nie byłaby tak podniosła. My tylko jesteśmy wykonawcami i robimy to oczywiście z pasją, ale to nie nasza zasługa. Natomiast jeszcze chciałam państwu
Państwu jedną rzecz powiedzieć. Właśnie pan burmistrz wspomniał przed chwilą o poezji Tadeusza Kryzi, której wydanie zainicjował pan Józef Świec obecny tutaj. I to dzięki panu Józefowi właśnie chyba wszyscy ujrzeliśmy, ta poezja ujrzała światło dzienne, bo większość z nas nie znała poezji Tadeusza Kryzi. Dzięki temu, że ta poezja została wydana, również pani dyrektor Jadwiga Bieś podjęła inicjatywę organizacji konkursu poświęconego właśnie tej poezji. Taki konkurs odbył się dzisiaj przed południem w Woli Radłowskiej i z tego tytułu, że właśnie Tadeusz Kryzia pochodził z Woli Radłowskiej, ten konkurs odbywa się właśnie tam i od kilku lat właśnie szkoła w Woli Radłowskiej przygotowuje wspaniałe montaże słowno-muzyczne, przedstawienia, które bardzo nas wzruszają, pouczają i dzisiaj będą Państwo mieli okazję znowu zobaczyć coś nowego, bo każdego roku oni przygotowują absolutnie nowy program, który każdego roku jednakowo nas wzrusza. Ale zanim to nastąpi, bardzo proszę komendanta gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Drucha Wojciecha Koguta o wyprowadzenie sztandarów. Teraz zapraszam Państwa do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego właśnie przez uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Woli Radłowskiej. Jak już tutaj też pan burmistrz wspomniał, według scenariusza nauczyciela historii pana Marka Urbanka pod tytułem Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, obchodzone od 1 marca 2011 roku. Inicjatorem ustanowienia tego święta był wybitny historyk, profesor Janusz Kurtyka, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, którego dziadkowie mieszkali w Radłowie. Dlaczego na celebrowanie tego święta wybrano 1 marca? Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na 7 członkach 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prezesie Łukaszu Cieplińskim i jego 6 współpracownikach. Oddajemy więc dzisiaj hołd wszystkim bojownikom o niepodległą Polskę, uczestnikom antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. Obok Danuty siedzi Kówny, Inki. Chyba najbardziej znanym bohaterem tych walk jest rotmistrz Witold Pilecki. To o jego niezłomnej postawie będzie ten program artystyczny. Profesor Janusz Kurtyka pisał. Witold Pilecki był żołnierzem Rzeczpospolitej Utraconej. Był przedstawicielem tej Polski, która została w swym duchowym, społecznym i nawet ludzkim wymiarze w ogromnym stopniu bezpowrotnie zniszczona przez okupujące nasz kraj totalitarne systemy XX wieku. Należał do dawnego, polskiego, ginącego świata, w którym pojęcia takie jak wiara, wolność, patriotyzm, bohaterstwo, poświęcenie, demokracja pojmowane były zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem. Po 10 latach jeszcze noszą chlebak. Mówią, to jest tylko pamięć. Mówią, trzeba.
jeszcze jedno z tych pokoleń bezpotomnych. Nie pomniki pozostaną po nich i nie domy, nie fabryki i nie pola, dziejów skrawek, sławy błędnej garść i może kwiaty nawet. Jeszcze jedno pokolenie wśród pokoleń, które przeszło poprzez rozpacz, poprzez płomień, które wszystko utraciło, gdy z pożaru ratowało sens głuchego słowa naród. Za siła jest w tobie, Polsko, ojczyzno moja, że wciąż uparcie i dumnie powstajesz ze swych kolan. Niejedną bolesną i krwawą naznaczona blizną. Gwiaździstym diamentem w popiołach jaśniejesz, ojczyzno. Tylu mocarzy zdradziecko pognębić cię chciało, naród zniemczyć, zbolszewić, lecz się nie udało. Rozrywali cię w strzępy, bili, strzelali w tył głowy. Matka Boska Katyńska zna dobrze tę straszliwą opowieść. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa święte sprawę świętą. W sercu wryty miała armia, nazwana wyklętą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie. Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie, że trwali mężnie do końca na straży wolności. Rotmistrz Witold Pilecki, gdy odszedł z tego świata, miał 47 lat. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się bardziej cieszyć niż lękać. Okradziono go za życia ze wszystkiego. Okradziono go i po śmierci. Do dzisiaj spoczywa w nieznanym miejscu. Średniego wzrostu, skromny, pogodny, dobrze ułożony. Mówił mało, więcej słuchał. Miał zamiłowanie do rysunków. Posługując się ołówkiem, węglem i kredkami, szkicował niezłe pejzaże. Tak Witolda Pileckiego zapamiętał major Włodzimierz Budarkiewicz, dowódca 4. Szwadronu 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, w szeregach którego służył przyszły ochotnik do Auschwitz. Witold Pilecki, Polak zrodzony na wschodzie, mieszkający w Ołońcu, patriotycznym rodzie, szlachcic Herboleliwa, potomek powstańców, zesłany na Syberię niezłomnych zesłańców, syn Juliana Ludwiki, harcerz w pierwszej wojnie, a po niej z bolszewizmem wojący zbrojnie, w czasach międzywojennych student i artysta. Dusza pełna zapału, uczciwa i czysta, podporucznik rezerwy, dowódców nadzieja, mąż Marii, ojciec Zofii, a także Andrzeja. Gotów na każde ojczyzny wezwanie. Siódmego kwietnia 1931 roku w Ostrowi Mazowieckiej podporucznik Witold Pilecki poślubił Marię Ostrowską. Młoda para zamieszkała w Sukurczach. W 1932 roku na świat przyszedł ich syn, Andrzej, a rok później córka Zofia. Rodzice w majątku byli przykładem gościnności. Nasz dom był zawsze otwarty dla ludzi. Rodzice byli bardzo gościnni. Każdy, kto nas odwiedzał, był gorąco witany, karmiony i mógł dowoli odpoczywać, ciesząc się pięknem skurczowskiej przyrody. Tyś wszystkich, tatusiu, wzorem, ty zdrój nam wszech radości. Ty uczysz, jak z honorem z życiowych wyjść trudności, jak im stawiać czoło, skąd czerpać zapas męstwa, idąc przez świat wesoło, z ufnością w dzień zwycięstwa. Przeto niech wdzięczność moja w twojego dzień imienia ból wszelki ci rozprasza, na radość go zamienia. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą.
to chłopcy malowani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy malowani, sami wybierani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani? Wojenko, 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 cóżeś ty za pani? Na wojence ładnie, kto Boga uprosi? Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Lecą kule, lecą, lecą kule żwawo. Która cię dogoni, która cię dogoni, to zapłacisz krwawo. Która cię dogoni, to zapłacisz krwawo. Wojenko, wojenko, co za moc jest w tobie? Kogo ty pokochasz, kogo ty pokochasz, w zimnym leży grobie? Kogo ty pokochasz, w zimnym leży grobie? Załadowaliśmy się do pociągu 31 sierpnia 1939 roku. Chowając szablę, spojrzałem na krajobraz stron ojczystych i rzekłem głośno: żegnaj, umiłowany świecie. Widziałem prawdziwy obraz wojny z całą jej grozą. Na początku listopada rowerem ruszyłem do Warszawy. Rozpoczęliśmy pracę organizacyjną. Założyliśmy tajną armię polską. Był mistrzem konspiracji. Przejawiał wszystkie cechy najlepszego konspiratora, jakie można sobie wyobrazić. Był małomówny, konsekwentny, odważny. Potrafił przewidzieć, jak zachowa się przeciwnik. Do tego był niesamowicie sprawny fizycznie. Za co? Za co? Za tę miłość, którą serce biło przez całe życie, gorąco i mocno. Za tę walkę ciężką, choć znaczoną klęską, ale potrzebną, dobrą i owocną. Za cierpliwość męstwa, bez blasków zwycięstwa. Bez nagród, łupów i sławy Wawrzynów. Za uczciwe karty, za ten marsz uparty. Do dobrych celów żmudną drogą czynu. Tak, za marsz ku górze, pośród zła i burzy. Po równość, piękno i wolność prawdziwą. Po piękno i radość, za to mnie dziś kładą. Pętak zelżoną do grobu na żywo. Witold Pilecki podejmował w swoim życiu działania wymagające wiele poświęcenia i odwagi. Po uwięzieniu kolegów z tajnej armii polskiej we wrześniu 1940 roku dał się aresztować podczas łapanki na Żoliborzu, stając się dla kolejnych pokoleń legendarnym ochotnikiem do Auschwitz. Rotmistrz utworzył tam siatkę konspiracyjną, liczącą około 500 osób. Przesyłał stamtąd raporty informujące o brutalnym terrorze i masowej zagładzie Żydów. W obozie spędził 2 lata i 7 miesięcy,
a po wypełnieniu tej szaleńczej misji uciekł wraz z dwoma więźniami. Rotmistrz Witold Pilecki wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Zgłosił się jako zwyczajny ochotnik do oddziału zgrupowania Chrobry 2. Kiedy ujawnił swój stopień oficerski, powierzono mu dowództwo odcinka na Woli, nazywane Redutą Witolda, jako że utrzymał pozycję i aż do kapitulacji nie oddał ich Niemcom. Bagnę na broń, długa droga daleka przed nami. Mocne serca w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnę na broni. Jasny świt się roztoczy, wiatro wieje nam oczy i odetchnąć na płuco mi rozgorzeć na krwi. I piosenkę jak tęczę nad nami roztoczy w równym rytmie marsza raz. Patrzy. Hej, chłopcy, bagnę na broń, ta droga daleka przed nami, trud jest mój. Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój, granaty w dłoniach i bagnę na broni. Ciemna noc się nad nami roziskrzyła gwiazdami, białe wstęgi, dróg pyle, długie noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Hej, chłopcy, bagnę na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś. Przyjdzie rozkaz, że już trzeba nabić granaty w dłoniach i bagnę na broni. Hej, chłopcy, bagnę na broń, bo kto wie, czy to jutro, pojutrze, czy dziś. Przyjdzie rozkaz, że już trzeba namić granaty w dłoniach i bagnę na broni. Hej, chłopcy, bagnę na broń. Hej, chłopcy, bagnę na broń. Po powstaniu trafił do obozu Murnau. Po jego wyzwoleniu zameldował się w drugim korpusie, gotowy do dalszej służby. Tym razem o wyzwolenie Polski spod sowieckiego jarzma. Starał się o powrót do kraju i w końcu dostał taki rozkaz. Przebywał wśród oddziałów we wschodniej Polsce, a następnie stworzył siatkę konspiracyjną w Warszawie, która funkcjonowała półtora roku. W jednym z zachowanych meldunków pisał: jesteśmy pod całkowitą władzą Sowietów. W interesie narodu, a bezpośrednio rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jest ratowanie tych, których dosięgła łapa UB, a których ratować jeszcze się da. Jeżeli proces niszczenia najlepszej części narodu odbywać się będzie w takim tempie jak teraz, to w chwili obejmowania władzy w Polsce rząd Rzeczypospolitej stanie wobec braku ludzi rozumiejących swe obowiązki w stosunku do państwa i przedstawiających odpowiedni poziom umysłowy i moralny. W akcie oskarżenia znalazły się następujące zarzuty. Płatny rezydent obcego wywiadu kierowanego przez sztab II Korpusu Andersa. Organizowanie na terenie Polski sieci wywiadowczej. Witold Pilecki bronił się. Uważał, że pracując jako oficer wywiadu dla II Korpusu i rządu w Londynie, służył Polsce, a nie obcemu mocarstwu. Żona ogromnie cierpiała, na niektóre rozprawy była wpuszczana. To był proces pokazowy, relacjonowany w mediach. Ja już żyć nie mogę, mnie wykończono, bo Święcim to była igraszka. Nie załamał się w śledztwie i w czasie przesłuchania nie udzielił informacji, które mogłyby się komunistom do czegokolwiek przydać. Zbrodniczy wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim wykonano w starej kotłowni więzienia Mokotowskiego,
25 maja 1948 roku o godzinie 21:30 strzałem w tył głowy. Prawdopodobnie został pochowany w kwaterze na Łączce pod moją cmentarza na Powązkach, gdzie potajemnie chowano ofiarę UB, by pamięć po nich zaginęła. Pod cmentarnym murem na Łączce Zielonej biegały za piłką dzieci rozbawione i tylko czasami dziwiły się z rana, skąd ta ziemia świeża i darń rozgrzebana. Pod cmentarnym murem nocami chmurnymi ludzie jak upiory doły ryli w ziemi. Z ciężarówek ślepych po dach ładowanych zrzucano jak worki ciała rozstrzelane. Pod cmentarnym murem drzewa wnet urosły, dzieci w świat odeszły, w życie swe dorosłe, wapno rozłożyło kości pogrzebanych. Bóg, honor, ojczyzna. Te słowa święte, sprawę świętą, w sercu wyryte miała armia, nazwana wyklętą. Tej świętości w kolebce uczyli ich ojcowie. Z matki mlekiem wyssali pacierz w polskiej mowie. Że trwali mężnie, do końca, na straży wolności. Wybito im zęby, bandytami nazwano, połamano kości. Rzucono do dołów z wapnem, przesypano śmieciami. Opluto, skazano na hańbę i wieczną niepamięć. Dzisiaj, po latach, prawda spod ziemi wyziera. Układa się w strofy pieśni o wielkich bohaterach. O Roju, Pileckim, Ince, Fieldorfie, Łupaszce. Że zachowali się jak trzeba w naszych sercach na zawsze. I niech Polska wciąż szumi biało czerwonymi skrzydłami. Biały orzeł niech dumnie szybuje hen pod obłokami. Pieśń żołnierska, co czyn naszych bohaterów sławi, niech odbija się echem od morza aż do Tatr Grani. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża. Lecz tę, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz tę, co sama niezdobytym dałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną. Kim byli żołnierze wyklęci? Można śmiało powiedzieć, że najwierniejszymi synami Rzeczypospolitej. W Polsce międzywojennej wychowanie patriotyczne opierało się na ogromnym szacunku wobec weteranów powstania styczniowego. Współcześnie mamy możliwość budowania patriotyzmu, zwłaszcza młodego pokolenia, na gruncie czci i hołdu dla żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wyklętych, niepokornych, niezłomnych. Przybiera to coraz szersze ramy i naszym obowiązkiem jest te działania rozwijać i kult tych bohaterów pielęgnować. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność stale trzeba zdobywać. Papież Jan Paweł II mówił: wolność kryje w sobie dojrzałą odpowiedzialność ludzkich sumień, która z tej prawdy wynika. Proszę wszystkich o powstanie. Za tę wolność, którą w Polsce z łaskawości Twojej mamy, Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Za tę wolność i za pokój, którym cieszyć się możemy. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Boże, dziękujemy. Za tę wolność, którą czasem trudnym losem nazywamy. Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Za tę wolność i za szansę, które co dzień marnujemy. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Boże, dziękujemy. Za tę wolność, której bronić aż do śmierci przysięgamy. Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Za tę wolność wymarzoną, której sprostać nie umiemy. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Boże, dziękujemy.
za tę wolność, którą z troską Twej opiece powierzamy. Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Tobie, Boże, dziękujemy, Ciebie, Boga, wysławiamy. Proszę usiąść. Szanowni Państwo, te gromkie brawa świadczą o tym, że Wola Radłowska po raz kolejny nas zaskoczyła tym przepięknym i wzruszającym montażem słowno-muzycznym. Tutaj należą się też podziękowania oprócz pana Marka Urbanka, który napisał scenariusz, pani Karolinie Masło, pani Annie Bąk i pani Katarzynie Pyrkacz, które przygotowały młodzież do tego występu, oraz panu Grzegorzowi Gawełkowi, który czuwał nad tym, aby muzyka również brzmiała pięknie. Szanowni Państwo, to już koniec na dzisiaj. Ja Państwu bardzo dziękuję za to, że Państwo zechcieli spędzić ten czas dzisiaj z nami i razem z nami uczcić pamięć żołnierzy niezłomnych. Myślę, że spotkamy się za rok, a dzisiaj życzę Państwu dobrego wieczoru.